Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka. A wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody i te muszą przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, żeby dobrze dzisiaj Ewangelię odczytać, to potrzeba nam wrócić do Starego Testamentu, do Księgi Wyjścia, do dwóch fragmentów. Jeden fragment, w którym Bóg się objawia i mówi do Mojżesza na górze Synaj, kiedy objawia się w palącym krzewie, płonącym krzaku. Ja jestem. Jestem, który jestem. I drugi fragment, kiedy Bóg daje na tej samej górze 10 słów, dekalog, a wśród nich nie będziesz czynił żadnego obrazu Boga. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że Bóg, którego poznali Żydzi, jest Bogiem działającym. Nie jest jak inni bogowie, którzy w tamtych czasach pokazywali się ludziom, a właściwie ludzie czynili ich podobizny. Ale właśnie Bóg Izraela jest całkowicie inny, ponieważ ten Bóg objawia się w działaniu. Ten Bóg wyprowadza z Egiptu. Ten Bóg jest tym, który poprowadził Abrahama z Ur-Chaldejskiego do ziemi obiecanej. Ten Bóg, który troszczy się w drodze do ziemi obiecanej nad swoim ludem. Bóg, który właśnie objawia się w działaniu. Bóg, który jest Bogiem żywym. Żyjącym. Bóg, który każdego dnia jest na sposób nowy w sytuacji życia człowieka, który w Niego wierzy. To trochę jakby tłumacząc na język współczesny, tak jak mamy przeróżne aplikacje w telefonie i czasem otrzymujemy aktualizacje do tych aplikacji. I Bóg jest taki, że w każdej chwili, w każdym momencie dokonuje się taka aktualizacja. Bóg jest cały czas świeży, cały czas nowy i nie można go uchwycić. Dlatego jest to przykazanie, żeby człowiek nie czynił sobie żadnego wyobrażenia Boga, bo w wyobrażeniu człowiek się zatrzymuje, w wyobrażeniu człowiek się trzyma właśnie pewnego momentu, pewnej sytuacji, pewnego miejsca, pewnego obrazu, a Bóg jest dynamiczny. Czasem w sytuacji trudnej, niestety budujemy taki obraz Boga, który nie ingeruje, Boga, którego nie obchodzi, że cierpie. I właśnie dlatego jest to przykazanie, bo jak my budujemy sobie obraz Boga, to ten obraz Boga zawsze jest nieprawdziwy, bo Bóg jest właśnie dynamiczny i świeży, nieuchwytny w taki sposób, jak my sobie wyobrażamy. I właśnie dlatego dzisiaj mamy tą Ewangelię o Bogu, który jest dobrym pasterzem. Jaka jest właśnie różnica między tą Ewangelią a wyobrażeniem o Bogu? Bo tak samo jak Bóg objawił się Mojżeszowi, mówiąc jestem, który jestem, to dzisiaj w Ewangelii mamy to samo sformułowanie w oryginale w języku greckim. Eigo eimi. Ja jestem.
To nie chodzi o wyobrażenie. Bóg mówi o sobie, jaki jest. Ja jestem dobrym pasterzem. Jestem dobrym pasterzem. Jestem troskliwy. Jestem tym, który prowadzi swoje owce. Który prowadzi swoje owce do najlepszych pastwisk, najlepszych źródeł. Ja jestem. I zobaczmy, że znowu ten obraz, to w jaki Pan Bóg sposób się przedstawia, jest w ruchu. Tu nie ma stagnacji. Mamy właśnie pasterza, który prowadzi swoje stado. To jest cały czas ten sam Bóg, który objawiał się w Starym Testamencie. Ale widzimy właśnie tą świeżość Boga. I właśnie to działanie Boga, właśnie to widzimy to stado, właśnie w całym dynamice naszego życia. To w każdym momencie i w każdej sytuacji mojego życia Bóg chce mnie prowadzić do wspaniałego pastwiska, niezwykłych źródeł. Zawsze chce mnie nakarmić w każdej mojej sytuacji, w każdej sytuacji mojego życia. Właśnie to ja jestem dobrym pasterzem. Tak jak Bóg objawia się Mojżeszowi, objawia się w sytuacji, w której lud cierpi. Bóg mówi, ja jestem wtedy, kiedy lud cierpi w Egipcie, kiedy przeżywa prześladowanie. Bóg mówi, ja jestem właśnie w tym. Jestem w tym trudzie, jestem w tym bólu. A kiedy Bóg dzisiaj mówi, ja jestem dobrym pasterzem, mówi, że w każdej sytuacji życia się o mnie troszczy. W każdej sytuacji życia chce mnie prowadzić do najlepszych rozwiązań. W każdej sytuacji życia o mnie dba. W każdej sytuacji życia się o mnie troszczy. Kochani, chciejmy właśnie Boga, który się mną zajmuje, odkrywać. Boga, który właśnie w każdej sytuacji mojego życia jest obecny. Który ma zawsze bardzo dobre zamiary wobec mnie. A nawet wtedy, kiedy dzieją się trudne sytuacje, On nie zdezerteruje, tak jak najemnik. Jak mówiło prawo Starego Testamentu, najemnik miał tylko doprowadzić do dobrych pastwisk, ale w sytuacji niebezpieczeństwa nie miał obowiązku zajmować się owcami. Mógł dbać tylko i wyłącznie o swoje życie. Kiedy przychodził drapieżnik, mógł uciekać. Mógł bronić tylko siebie. Natomiast Bóg nasz jest dobrym pasterzem. On oddaje swoje życie za nas. Chciejmy, kochani, za takim Bogiem podążać. Amen.